Myślę, że tak. Szanowni Państwo, otwieram 42. sesję Rady Gminy Rybno w dniu 6 września 2017 roku. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta Tomasza Węgrzynowskiego, witam Panią Sekretarz Panią Jolantę Jędrycką, witam Panią Skarbnik, Panią Zdzisławę Kanicz, witam Panie i Panów Sołtysów. Serdecznie witam Panią Ewę, która zawsze nas tutaj obsługuje. Szanowni Państwo, przepraszam, że spóźniła się otwarcie sesji, ale troszeczkę dłużej trwała komisja. Trzeba było wszystko dopracować i przedyskutować. Dzisiejsza sesja ma bardzo krótki porządek. Zapytam, czy ktoś do tego porządku chciałby wnieść jakiś dodatkowy punkt? Pan Wójt, bądź... Nie widzę. W związku z tym przegłosuję proponowany porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Chciałbym tylko jeszcze się poprawić, bo nie powiedziałem, czy mamy kworum. Zgodnie z listą obecności obecnych radnych na sali jest 12, 3 radnych jest nieobecnych. U mnie jeden się usprawiedliwiał, także kworum mamy, możemy podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwał w następujących sprawach i podpunkt pierwszy tego punktu, wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Rybno nieruchomości. I tutaj poproszę przewodniczącego komisji stałych, która przed chwilą zakończyła swoją pracę, pana radnego Dariusza Karbowskiego o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, nie powiem, zakończyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Rybno i podczas tego posiedzenia brało udział 10 radnych i 10 radnych było pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rybno nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia 90A. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę na świeżo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zająć głos. Myślę, że przybyli sołtysi na naszą sesję, także bardzo proszę, jeśli chcą jakieś uwagi, to dyskusja otwarta. Nie widzę dyskusji, chętnych do dyskusji. Ja tylko ze swej strony chciałbym zapytać, jeśli mogę, czy jeśli na zakup, bo tylko na zakup tego budynku, jaką kwotę komisja ustaliła, do jakiej kwoty negocjacje, czy jest to jasne, żeby nie było później jakichkolwiek konfliktów. Bo słyszeliśmy o kwocie 400 i 480, także czy to jest jeszcze w fazie negocjacji i czy Rada daje rękojmię do 480, czy może do więcej, czy... Czyli jeżeli jest wszystko jasne, bardzo proszę kolega Piotr. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja może nie wiem, do Pani Sekretarz czy do Pana Wójta, bo nie było mnie na ostatniej sesji, ale Pani Sekretarz mówiła, my odpowiadamy na wszystkie pytania. Więc kolega przewodniczący zadał pytanie, o jaką kwotę, może by ktoś wstał i odpowiedział, o jakiej kwocie mówimy, bo my przed chwilą na komisji siedzieliśmy, wiemy, ale mieszkańcy nie wiedzą. Jeżeli można by było powiedzieć tu przed kamerami, bo bardzo dużo osób ogląda sesję, chciałoby wiedzieć, za jaką kwotę kupujemy pomieszczenia od firmy KIM.
Dziękuję koledze. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, powołałem komisję czy grupę, która zajmuje się negocjacjami. Sam się oczywiście z tego wyłączam, bo wójt nie jest od prowadzenia negocjacji. Zresztą jeżeli wójt wchodzi w negocjacje, wchodzi w przetargi, to już jest sprawa, no tak nie powinno być to. Więc powołałem grupę, która się tym zajmuje. Przewodniczy tej grupie pani sekretarz urzędu Jolanta Jędrycka. Pomaga jej przy tym pani skarbnik. Jest też pan Wiesław Szczewiński, pan Artur Żyłka i mecenas. I ta komisja w całości rozmawia z potencjalnym sprzedawcą tejże nieruchomości. Oczywiście radni mają prawo, jeżeli chcą, w ramach jako obserwatorzy w tych negocjacjach uczestniczyć. A teraz proszę pani sekretarz, jakby pani powiedziała, jak to strony prawnej wyglądają negocjacje. Dziękuję. Panu wójtowi bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Kwotę, którą zaproponowaliśmy my jako kupujący, była kwota za tą nieruchomość wraz z zabudową 400 tysięcy złotych. Sprzedający zaproponował kwotę wyjściową 480 tysięcy. Na chwilę obecną trwają negocjacje. Tyle, co mogę odpowiedzieć. Dziękuję pani sekretarz. Bardzo proszę, dyskusja otwarta. Ktoś jeszcze chciałby jakieś wyjaśnienia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do odczytania projektu uchwały. Proszę kolegę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rybno nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik usta z 2016 roku, pozycja 446 oraz paragrafu 5 ustęp 2 uchwały numer 10/91/15 Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rybno, dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2015 roku, pozycja 3295. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rybno nieruchomości w postaci zabudowanych działek gruntu numer 48/26 i 48/41 obręb 0015 Rybno, objętych księgą wieczystą KW 28818 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Działdowie, położonych w Rybnie przy ulicy Wyzwolenia, na cele realizacji zadań własnych gminy określonych w artykule 7 ustęp 1 punkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Rybno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli 12 głosów za. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, dziękuję bardzo radnym, że na tą sesję w tak krótkim terminie zwołaną przybyli i pozytywnie odniesie się do mojej propozycji. Mam dwie rzeczy. Wczoraj podpisałem umowę z panem Nowakowskim, właścicielem Wapnopolu. I pan Nowakowski przekazał znaczną darowiznę, na rzecz gminy Rybno na pobudowanie wieży strażackiej przy remizie w Koszelewach. Uczestniczyli przy tym podpisaniu umowy strażacy z Koszelew. Pomysłodawcą tego wszystkiego był pan Darek Tara. Dzięki temu remiza OSP w Koszelewach no, zyska urbanistycznie bardzo. Ponadto będzie gdzie suszyć węże strażackie, jak również będzie gdzie zamieścić tę syrenę strażacką. Ponadto tam będą jeszcze pomieszczenia dodatkowe dla strażaków. Więc cieszą mnie takie inicjatywy i cieszę się, że są tacy ludzie jak pan Nowakowski, który chce
przekazać własne pieniądze dla budowania dobra wspólnego, jaką jest wieża strażacka. Druga sprawa to sesja 12 kwietnia. Zwróciliście Państwo uwagę, że w porządku obrad tamtej sesji nie ma wolnych wniosków i zapytań, więc jeżeli byście Państwo mieli jakieś wolne wnioski i zapytania, to bardzo proszę dzisiaj. Dlaczego nie wpisaliśmy tych wolnych wniosków i zapytań? Dlatego, że ta sesja ma jednak 12 charakter uroczysty, nadanie honorowego obywatelstwa, a wiecie, jak wolne wnioski i zapytania mogą się rozbudować i możemy w ogóle zapomnieć o istocie tej uroczystej sesji 12, gdzie będziemy nadawać honorowe obywatelstwo pani Aleksandrze. To tylko prośba. Oczywiście Państwo, jak zdecydujecie inaczej, to proszę bardzo. Ale gdybyście mieli jakieś wolne wnioski, zapytania, to bardzo proszę dzisiaj. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o sesję, to oprócz tej sesji 12 będę prosił pana przewodniczącego o zwołanie sesji pod koniec września jeszcze jednej. To będzie związane z inwestycjami, które na różnych wsiach i z różnymi podmiotami wykonujemy. I tam na pewno też już będzie punkt wolne wnioski, zapytania zaproponowane z mojej strony. A z racji tego, że 12 jest to nadanie honorowego obywatelstwa, więc bardzo bym prosił, żebyśmy podeszli do tej sesji bardziej uroczyście i jako monolit się zaprezentowali, jako społeczność zgodna i ciesząca się z tym, że mamy honorowego obywatela takiego jak pani Aleksandra Piotrowicz. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę. Kolejno kolega Piotr. Dziękuję bardzo. Dobrze, że pan wójt powiedział, że nie będzie wolnych wniosków, więc zapytam się dzisiaj. Ale to już mówiłem, jedna rzecz mówiłem na komisji. Bardzo bym prosił o przygotowanie, nie wiem, uchwały, nieuchwały w sprawie komisji do spraw podziału gminy na nowe obwody wyborcze. My o tym już z kolegą przewodniczącym mówiliśmy jakiś czas temu i cisza. A czasu zostało już naprawdę niewiele, bo 9 miesięcy przed wyborami już nie można niczego ruszać, także bardzo bym prosił o mobilizację. Druga rzecz, pani sekretarz, panie wójcie, do was też taka sprawa. Temat piesków. Chciałbym, żebyśmy się także pochylili trochę nad tym, bo rodzi się taki paradoks. Rolnicy mogą mieć dwa pieski nieopodatkowane, tak? Nie wiem, jak pozostali inni ludzie. Teraz pytanie jest takie. Jeżeli rolnik czy nie rolnik znajdzie u siebie na podwórku pieska, i co? Co ma z tym pieskiem zrobić? Zgłasza go do gminy, gmina ponosi, oddaje go do schroniska, płaci 250 zł miesięcznie na utrzymanie pieska. Taka jest procedura. Ale gdyby ten człowiek chciał zostawić tego pieska u siebie, to co? To nie to, że go będzie żywił, to jeszcze będzie płacił podatek za niego, nie? Szczepienia, nie szczepienia, wszystko po kolei, bierze na siebie. Czy ewentualnie mogła gmina by się pochylić nad tym problemem, bo zamiast płacić de facto z naszych pieniędzy, podatników pieniędzy na tego pieska w tym schronisku, zwolnić tych ludzi z tego podatku. Bo to by było jakieś rozwiązanie tego problemu. Bo uważam, że jeżeli ktoś ma dwa psy, to i trzeciego też może przygarnąć i go wyżywi. Czy tego kotka tam. Ale żeby to było prawnie jakoś uregulowane. Bo to nie jest jakiś wielki dochód dla gminy, a poniekąd jakoś rozwiązanie. Bo ludzie będą oddawali te bezdomne zwierzęta. Nie wiem, ale ja odnoszę wrażenie, że mnie nikt nie słucha w tej gminie. Pan wójt, pani sekretarz ze sobą rozmawiają. Dziękuję bardzo widocznie. Nie mam, nikt mnie nie słucha, po co będę mówił. Dziękuję. Kolego radny, czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pani sekretarz. Witam ponownie. Ja słucham pana radny, naprawdę ja mam podzielną uwagę. Tak,
koszt pieska na tak zwane wejście jest 250 zł, gdzie tam wchodzi ta sterylizacja, szczepienia, tam nie pytają, czy ktoś miał, czy nie miał. Około rocznie kosztuje nas tam prawie 2,5 tysiąca złotych. Ustawowo jest tam zwolnienie właśnie rolników do 2 piesków. U nas, z tego co pamiętam, jest 10 zł rok za cały rok. Także wydaje mi się, że to też nie jest jakaś tam duża kwota, aczkolwiek zbliża się okres uchwał podatkowych. Myślę, że najbliższej komisji sprawdzimy, jak tam ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi o tych pieskach, jak tam trzeba naliczyć, czy tam trzeba będzie. Także w razie czego taki projekt uchwały przedstawimy. Państwo tam się wypowiedzą, zobaczymy wtedy co i jak z tymi pieskami. Czy tam chcecie te zwolnienia, czy to jest w ogóle prawnie możliwe, bo powiem szczerze, nie odpowiem, czy to jest prawnie możliwe tutaj tych zwolnień. Z tego co mówię, co wiem, to w naszym gminie jest to 10 zł za te pieski na cały rok. Wydaje mi się, że to też taka duża kwota nie jest. Wiadomo, to jest koszt utrzymania jest o dużo, dużo większy. Problem z pieskami, to mówię, to już nie pierwszy, nie ostatni raz. Też mieliśmy tam różne pomysły, różne historie. Zawsze tu powtarzam o takiej trochę po prostu odpowiedzialności dorosłych ludzi, tak? Bo te pieski znikąd się nie biorą, jakiejś takiej tam dojrzałości. My mamy procedurę i tej procedury się trzymamy. Cieszy nas to, jak ktoś tam tutaj weźmie tego pieska i się nim zajmie. Myślę, że mówię, co dla gminy, dla kosztu, te 10 zł nie jest duży, a reszta to, tak powiem, to już stosunek do zwierząt. Także tu co do uchwały, to mówię, zbliża się tutaj okres podatkowy, na pewno jakiś tam projekt sprawiłbym prawnie, jak to możemy być na komisji najbliższej, czy nie wiem, czy tutaj tam najbliższej, czy październikowej, ten temat poruszymy. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Bardzo proszę, koleżanka Agnieszka. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja mam takie pytanie. We wtorek będziemy po raz kolejny wręczać stypendia dzieciakom bardzo zdolnym z naszej gminy. I wcześniej już rozmawiałam z niektórymi radnymi, bo nachodzi taka myśl, tak? Są tylko honorowane dzieciaki, które chodzą w obrębie gminy Rybno do szkoły. Może pochylmy się nad tym i te dzieciaki, które poszły do zawodówki, do liceum i tak dalej, poza granicę, obszar naszej gminy, może im też się to należy, bo też to są nasze dzieci, tak? I wiem, że w bardzo wielu gminach jest to honorowane, że dziecko pochodzące z terenu gminy Rybno, zamieszkujące w gminie Rybno, dostają takie stypendia, bo te dzieci są odrzucone tak, jak gdyby nie były nasze. Także zastanówmy się nad tym, bo piękną rzecz stworzyliśmy. Bardzo to wszystkich cieszy, tak, ale może jeszcze te dzieci dołączmy, tak samo jak dajemy nagrody sportowcom, tak, a niekoniecznie oni ćwiczą na terenie naszej gminy Rybno, tak. Także bardzo proszę Państwa radnych, żebyśmy nad tym pomyśleli i jednak te dzieciaki wszystkie uhonorowały, które są naprawdę zdolne, a nie karali ich za to, że po prostu one poza granicami naszej gminy się uczą, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, kolega Piotr Gurgielewicz, później Waldek Reszka. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, chciałem się spytać, czy może występowaliśmy, czy będziemy występować jakieś pieniądze do kuratorium, czy do ministerstwa za prowadzenie reformy, jeśli można by jakąś informację. Drugie pytanie, może nie pytanie, tylko takie spostrzeżenie. Będziemy w następnym tygodniu we wtorek honorować panią doktor Piotrowską i myślałem, że to będzie bardziej uroczyste może. Bardzo ładnie było, jak były te stypendia pierwsze tam na hali. No bardzo ładna, przepiękna impreza, dużo młodzieży, rodzice. I mam takie spostrzeżenie, czy powiedzmy, już teraz pewnie jest za późno, ale przy następnych takich uroczystościach, tym bardziej, że będzie pani Piotrowska, która jest psychologiem społecznym, fachowcem, czy powiedzmy
nie lepiej było to zrobić tam na hali i jakąś piękną oprawę, jest orkiestra, pan dyrektor, to wszystko, bo tutaj nie będzie miejsca na to. Czy to już jest za późno, czy powiedzmy można by było taką imprezę przenieść tam na halę? Ja wiem, że to pewnie by zakłóciło ten dzień w szkole, ale to jest początek roku, czy można, no już nie przeniesiemy tego na sobotę, ale naprawdę przypuszczam, że pani Piotrowska na pewno będzie by chciała coś powiedzieć do młodzieży. No nie słuchacie mnie państwo, no szkoda, wiecie, że słuchacie, ale takie mam tylko przemyślenia, czy to nie byłoby fajne i bardziej uhonorowane panią doktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze. Panie wójcie, jeszcze może kolejno, pan Waldemar, a bardzo proszę. Proszę państwa, bardzo uważnie słuchamy zawsze wszystkich, którzy do nas się zwracają. Jeżeli chodzi o reformę oświaty i zwracanie się przez gminę o ewentualny zwrot kosztów związanych z oświatą, więc oczywiście, że będziemy się zwracać. To między innymi, temu służy między innymi zrobienie projektu dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza i wymianę dachu na szkole podstawowej w Rybnie. Jest to ogromny koszt. Widzicie, co się dzieje z tym dachem. Gwoździe wychodzą już tyle, rdzewieje i dobrze, że pod tą blachą jest papa, bo by już tam leciało. Więc tak czy owak musimy ten dach zrobić i jednocześnie dostosować te poddasze. Więc tylko, żeby aplikować o te środki, musimy mieć dokumentację techniczną z kosztorysem. Drugim obiektem, gdzie będziemy aplikować o środki, to jest szkoła podstawowa w Rumianie i zagospodarowanie poddasza. W Rumianie akurat nie ma problemów lokalowych, ale wyprzedzamy sytuację i tam ten cały strych jeszcze do tej pory nie jest zagospodarowany, nie jest ocieplony, jest to ogromna połać. To jest kolejna rzecz, że będziemy do Ministerstwa Edukacji aplikować o środki. Dostosowujemy szkołę podstawową w Koszelewach, te pomieszczenia, wiecie, które są teraz puste, te przedszkole, ten gabinet, to tam jest znaczna część szkoły nieużytkowana. Więc teraz robimy stosowną dokumentację, tak żeby od 1 września przyszłego roku te pomieszczenia już w pełni służyły szkole. I też będziemy aplikować o środki związane ze zwrotem za tego typu przedsięwzięcie. I to samo, jeżeli chodzi o Żabiny. Zwróciliście uwagę, że w Żabinach jest takie pomieszczenie obok. Kiedyś służyło jako drewutnia. Ono ma ono jest generalnie w dobrym stanie, tylko trzeba je połączyć ze szkołą i kolejne obiekty mamy tutaj do zagospodarowania. Więc w tym kierunku idziemy, mamy tego świadomość. Zajmuje się tym pani inspektor Wiesia Wróblewska. Gdyby pan chciał jakieś szczegóły, to czy radni, to przyjdzie i tu państwu powie o tym wszystkim. Jeżeli chodzi o honorowe obywatelstwo, zawsze to robimy godnie. Myślę, że w tej chwili tak samo będzie bardzo, bardzo godnie. Ustaliliśmy z dyrektorami szkół, jak również z panią Aleksandrą, że ona chce się spotkać właściwie z wszystkimi naszymi dziećmi w klasach, bardziej kameralnie, bardziej dotknąć tych dzieci. Spotkania jak również z rodzicami. Myślę, że to przyniesie lepszy efekt, wiecie, związany z tymi zagrożeniami, które niesie otoczenie, z chorobami psychicznymi, ze stanem psychicznym. Więc w tym kierunku ustaliliśmy z panią Piotrowicz, że gdyby takim kolejnym etapem tego honorowego obywatelstwa będą właśnie te zajęcia w szkołach, właściwie ze wszystkimi dziećmi i z chętnymi rodzicami. Taką namiastką jej możliwości i zdolności oratoryjnych i jak potrafi nawiązać kontakt z otoczeniem, to będziemy mieli na tej sesji. Ponadto też prosiła, żeby to nie było ta hala sportowa, pogłos, nie mamy jeszcze tam rozwiązanego problemu nagłośnienia, a tutaj myślę, że poczujemy i to będzie lepsze, bo też na ten temat dyskutowaliśmy. Chcieliśmy, żeby jak najwięcej ludzi z Rybna też dzięki przekazowi medialnemu będzie miało możliwość zobaczyć
wiecie, wysłuchać. A na pewno będzie mówiła ciekawe rzeczy, bo to, co już robiła w Hartowcu czy w Rybnie, cieszyło się ogromnym powodzeniem. Myślę, że żeśmy dostosowali, bo proszę zwrócić uwagę, Karol Okrasa, posiłki, stadion, ksiądz na Dolny, kościół, myślę, że tematycznie trafiliśmy. I tutaj też tematycznie zajęcia z psychologii, z psychologiem są raczej kameralne. I w tym kierunku poszliśmy. Tak do tej sprawy podeszliśmy. Myślę, że to jest dobre do tego honorowego obywatela, którego kapituła w tym roku wybrała. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, kolega Waldemar Reszka. Witam wszystkich serdecznie. Ja mam pytanie do pana wójta. Mam kilka pytań właśnie związanych, bo nie będzie na następnej sesji tych wolnych wniosków. I chodzi mi o statut świetlicy w Tuczkach. Czy to jest ogólnie, bo tam rozmawiałem z panią skarbnik, niby jest jako świetlica w ewidencji. I chciałem się zapytać, czy spełnia warunki, normy na świetlicę. I następnie, dlaczego jak jest świetlica, to nie ma napisu świetlica wiejska? To jest jedno pytanie. Następne pytanie jest związane z drzewami w parku, koło majątku państwa Kapsów. Po prostu dostałem pismo i na jakim etapie to wygląda, bo te drzewa zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. I trzecie pytanie mam związane z oświetleniem. Zbliża się jesień. Tak jak mówiłem w tamtym roku, że nie doczekam się do wiosny, żeby lampy świeciły przy bloku numer 59, związane i z krzyżem, no to miałem rację, bo już jest jesień następnego roku, a starałem się, że tak powiem, i pisałem już od trzeci rok. I chciałem, żeby, czy tylko Tuczki mają pecha na tą energię, chciałbym, żeby pani sekretarz odpowiedziała mi na to pytanie. I kiedy zostanie zrealizowane założenie tego oświetlenia w Tuczkach? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Co do statutu świetlicy w Tuczkach, to jest świetlica. Myślę, że spełnia wszystkie normy. Jeśli brakuje napisu, to go uzupełnimy. Co do drzew w parku i majątku, powiem szczerze, aż tak tematu nie wczytywałam się, nie wiem, sprawdzę i do pana radnego się odezwę, bo nie znam tematu akurat. Przy oświetleniu ulicznym, no tak jak już tu państwu któryś tam na każdej sesji mówię, no mam jakiś problem z energooświetleniem ulicznym. Tu jest, tak jak mówiłam, i chcemy płacić i jest tutaj, jest problem. Ja wiem, że koło pana jest też z tą lampą, mam w Koszelewach 100 metrów kabla, no trudno mi odpowiedzieć. Ja się postaram, jak będzie. No, myślę, że jak się nie uda, a mam nadzieję, że się uda, to wiadomo, do kogo tutaj mieć pretensje. Ja będę się starała, aczkolwiek no, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Ja pamiętam, pani Małgosia mi przypomina o tych sprawach. Ja dzwonię, piszę umowy. Myślę, że w końcu może jakoś zrobimy to, może tu spotkanie na miejscu. Zaproszę państwa z Energo, z oświetleniem, tutaj z państwa radnymi, tutaj zainteresowanymi, żeby się też państwo z nimi porozmawiali, bo też już taki pomysł mi tutaj w głowie przyszedł. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Bardzo proszę. Wolne wnioski, zapytania. Szanowni państwo, myślę, że powolutku się wyczerpują wnioski. Aha, przepraszam, kolega Sołtys. Henryk Wiśniewski. Witam wszystkich serdecznie. Ja jeszcze w sprawie oświetlenia chciałem zabrać głos. Chciałem się dowiedzieć w przypadku Rybna, jakie jest oświetlenie. Pierwsza rzecz, ulica Górna i gdzie wchodzi na ulicę Poprzeczną, tam jest słup i kiedyś była lampa oświetleniowa. W tej chwili ta ulica, ona była zdjęta, miała być powieszona prawdopodobnie, a w tej chwili ta ulica jest w ogóle ciemna, tam jest plac zabaw. I dodatkowe pytanie, czy na tej zajeziorni do państwa Labickich będzie w końcu ta lampa, czy nie? I pytanie jeszcze, bo teraz ponoć się zapala światło satelitarnie. Nie wiem, czy to jest prawda,
A w przypadku, co zakładaliśmy lampy u nas, załóżmy Praska, Leśna, Pasaż Handlowy, jak to się zapala, to światło, to trzeba ręcznie zapalać, czy jak to, bo w tej chwili tam nie ma zmian, jest ciemno. Załóżmy na tutaj na Pasażu Handlowym, to nie wiem, kto to uruchamia, to światło, żeby się świecić. Pociąg tej w każdym razie się zapala. To praktycznie o 11 gaśnie, to już jest krótko. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi. Bardzo proszę jeszcze raz kolega Waldemar Leszka. Szanowni Państwo, ja jeszcze odnośnie oświetlenia, chodzi jeszcze o wtuczkach oświetlenia do tej altanki, bo mija termin w przyszłym roku do lutego. Mam nadzieję, że wcześniej powstanie, bo projekty już są i tak czekamy z dnia na dzień. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie integracyjne i też korzystaliśmy z osób prywatnych. No cały czas nie chcemy korzystać, a dzwoniłem do energetyki, to mówili, że w lutym. Ale w lutym to jest wiadomo zima, no to nie będziemy skorzystać. No nie wiem, czy to po prostu ze względów oszczędnościowych gmina po prostu tak nas przedłuża, bo w innych miejscach po prostu krócej to trwa, a u nas na przykład długo i długo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy kolega oczekuje na odpowiedź? Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa odpowie? Ja mówię go krótko. No ja za energię, oświetlenie, czy oświetlenie uliczne, czy tam spółek jest kilka. Dowodem takiej, nie wiem, czy jest pan sołtys z Nowej Wsi, licznika zapłaciliśmy. 2 lata czekaliśmy na powieszenie licznika do świetlicy w Nowej Wsi i pisane było i to wszystko. No ja na pewne rzeczy to nie ma, no nie mam na to wpływu, tak? Ja mogę ich prosić. Nie wiem, jak mam taki kolos. To nie ma nic wspólnego z oszczędzami i tak dalej. To są firmy, które jest, mówię, jest energia, oświetlenie, jest energia operator, jest energia dystrybucja, jest energia faktury, nie wiem, no państwo sami widzicie, skąd dostajecie i takiego, no to my możemy, ja myślę, że gmina, jako gmina jesteśmy dość poważnym, każdy płaci im, ale to są firmy, na które nie mamy wpływu. No jak państwo macie może jakieś wejście, możliwość, bardzo chętnie skorzystamy. My ich prosimy, płacimy, no nie wiem, co nam jeszcze zostało. No straszyć, to taka trochę walka z wiatrakami. No pani, ja mogę robić wszystko i bardzo bym chciała jakbym mogła. Jeśli wejdę na słup, to mi ktoś powie, że robię nielegalnie coś, wiecie. To ja bardzo chętnie, jeśli któryś z państwa radnych ma wejście do któregokolwiek z tych zakładów i będzie mógł mi pomóc, żeby przyspieszyć, to nic nie ma tu wspólnego z jakimiś oszczędnościami czy dobrą wolą. Z naszej strony jest zawsze dobra wola, a oni nas, mówię, macie, zapytajcie sołtysa z Nowej Wsi, bo chyba tam było z tym licznikiem, czy pana Artura. 2 lata, gdzie było wszystko zapłacone, przygotowane. No ja na to nie mam wpływu, no, ale mówię, no państwo sami macie doświadczenie z tymi spółkami, sami wiecie, jak to działa. To nie jest tak, że ja coś tu za darmo chcę. My chcemy zapłacić, byleby przyjechali. Jak chcę 100 metrów kabla, najpierw usłyszałam, że oni muszą mieć zgodę od dystrybucji na wyłączenie, poinformowanie, cała procedura, to trwa. Ja na tego nie przeskoczę, choćbym chciała. Także jeśli państwo macie jakiś pomysł, bardzo chętnie skorzystam. A na inne, na co mam wpływ, to nigdy nie robimy opóźnienia. Na co nie mam wpływu, to przykro mi, to możecie państwo mi tutaj zwracać uwagę, ale ja nic więcej nie zrobię niż to, co mogę. Pani sekretarz, to w takim przypadku ja się dziwię, w jakim my państwie żyjemy. Ma pani rację. Tak. Jeśli się mówi, że państwo prawa, no to chwileczkę. A jeżeli nie zapłacimy, to szybko odcinają. Oczywiście. No, a jeśli zapłacimy, to bardzo wolno włączają. Także to mamy. Czyli potrzebna jest to własna energia elektryczna. Chyba tak. Bardzo proszę o wolne wnioski, zapytania. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę bardzo, pan sołtys z Grond, Mirosław Remus. Witam wszystkich serdecznie. Mam taką sprawę, bo już wcześniej apelowałem i w protokole z zebrania pisałem w sprawie przeniesienia znaku nazwy miejscowości Grondy od strony Kiepin. Znów mi tam meldowała jedna mieszkanka Grondów, że ludzie się pytają i nie wiedzą, gdzie dojeżdżają, do jakiej miejscowości, a zaczynają się zabudowania i już prawie, że zwarta zabudowa tych działek leśniskowych i nikt nie wie, gdzie to jest. I prosiłbym o interwencję w tej sprawie,
pan Szczawiński mi mówił, że to nastąpi po wybudowaniu asfaltu. No, trochę może długo czekać, jakby było coś wiadome w sprawie tego asfaltu, żeby mógł przekazać mieszkańców, żeby się zawczasu cieszyli, to kiedy by to miało nastąpić, jeśli wykonawca może zmienił jakiś termin. Następna sprawa jeszcze chodzi, jak już zaczęliśmy o tych latarniach, ja zostałem sołtysem między innymi, dlatego że pani sekretarz mi obiecała latarnię koło mojej posesji i do dzisiaj jej nie ma. Nie wiem, wykręcili żarówkę i nie ma i tak. No i nie wiem, czy czekać dalej z tym sołtysem będąc, czy nie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi. Bardzo proszę, wolne wnioski. Proszę bardzo, pan kolega Waldemar Reszka. Witam jeszcze raz serdecznie. Ja tam właśnie mam pytanie odnośnie ronda w Tuczkach. Czy została podpisana umowa i kto został wykonawcą i na jakim etapie w ogóle to wygląda? I tak nie wiem, bo takie pogłoski są, że wzrosła to inwestycja, czy to jest prawda? Może ktoś tak by to powiedział troszeczkę, co ma wiedzę na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Pan wójt. Jeżeli chodzi o pana sołtysa z Grąd, panie sołtysie, organizacja ruchu, jak zrobimy ten asfalt? Tam chyba do końca maja ma przyszłego roku firma czas na postawienie, zrobienie asfaltu i ustawienie znaków, tak jak organizacja ruchu. I nie chciałbym tego zmieniać, dobrze, bo to już mamy w prowie. I to jest nawet łącznie z oznakowaniem jest uwzględnione finansowanie. Jeżeli chodzi o rondo, w tym tygodniu powinna firma Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosić przetarg na wykonanie ronda. Rzeczywiście kosztorys inwestorski wzrósł, ale to nie pamiętam, jakie tam dane. Postaram się na następnej sesji podać. Wzrósł kosztorys inwestorski. Z tym, że inwestycja została zbilansowana, przetarg do końca tygodnia powinien być ogłoszony, więc proszę informować chętne firmy, które by chciały to rondo robić. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, kolega Piotr Kamiński. Pani sekretarz, czekam cały czas na odpowiedź w sprawie tej komisji. Ja, panie wójcie, mam pytanie, bo pod koniec tamtego roku na początku mówił pan o ścieżce rowerowej w Rybno-Dębień, że miała być robiona w tym roku, a o rondzie mówimy, a o ścieżce nic. Co w tej sprawie ma tam, co słychać? Dziękuję. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, nie było pytania o ścieżkę, teraz jest, to proszę bardzo. Więc proszę państwa, ze ścieżką są ogromne opóźnienia. Więc na dzisiaj jeszcze jest w trakcie uzgodnień. Głównie z powodów geodezyjnych. Głównie z tych powodów. Daleko to jest posunięte, ale nie jest na tyle, żeby można ogłosić przetarg. Więc nie wiem, myślę, że w tym roku zdążą ogłosić przetarg, ale na pewno nie zdąży Zarząd Dróg Wojewódzkich postawić tej ścieżki. Na pewno. Dziękuję. Bardzo proszę pani sekretarz. W sprawie komisji, w sprawie obwodów wyborczych zanotowałam sobie. Wiem, że kiedyś, nie wiem, czy rok temu już państwu materiały przygotowaliśmy, więc jeszcze raz powtórzymy, przygotujemy materiały, wstępnie przygotujemy procedurę, jaką musi być do określenia obwodów wyborczych. Państwa poinformujemy. Myślę, że tam ruszy to, tak? Państwo się spotkacie, wybierzecie wśród siebie speckomisję, zobaczymy, jak to jest formalnie. Także zanotowałam. Myślę, że niedługo dostaniecie informacje i materiały i państwo, to już od państwa zależy, jak to będzie tam działało sprawnie i tyle. Z tego, co wiem, wybory mają odbyć się w przyszłym roku, gdzieś w miesiącu listopadzie. Jeszcze nie ma jakiegoś określenia, nie ma nawet jeszcze jakiś pogłosek, kiedy to będzie, także tylko wiemy, że przyszły rok. Dlatego tu mówię, zanotowałam sobie. Myślę, że państwo dostaniecie na najbliższym czasie od nas materiały i procedurę, jak to się rusza. A to jak będziecie pracować, to już od was państwa zależy. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Bardzo proszę, kolega Piotr.
Dziękuję. Nie wiem, czy to istotne, czy nie, ale data 11 listopada to już dawno padła, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. No ale mniejsza o to. Troszeczkę wrócę tu do tematu ścieżki rowerowej. Panie wójcie, ale co jest takim wielkim, co się stało, że takie opóźnienia są? Dziwi mnie fakt, że wprowadza pan znowu w błąd wszystkich ludzi. Bo z kolegą radnym Bogdanem Wantowskim byliśmy w zarządzie dróg wojewódzkich, w biurze projektowym i nam powiedziano, że do końca sierpnia mają być projekty zrobione. Dopiero później ma być zrobione wywłaszczenie, a budowa ścieżki to jest drugie półrocze 2018. Także wprowadził pan ludzi w błąd, mówiąc o tym, że ta ścieżka ma być w tym roku. Dziwi mnie tylko jeden fakt, że nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ostatnio jakoś było spotkanie, dostaliśmy, bo też jestem poniekąd właścicielem jednych z działek, także jestem na bieżąco. Przyjechali państwo z Olsztyna, pokazując nam, gdzie mamy granice działek, gdzie te słupki już od pół roku tam są. A nikt nie mówi, gdzie będzie nowy podział działek. Rolnicy po raz kolejny sieją zboża, nie zboża. I uważam, że teraz to już jest czas na to, żeby poinformować ich, ile ziemi zostanie im zabrane, żeby tam już tego po prostu nie siali, bo nie będą mieli możliwości zbioru. Tego się nie robi. Robi się to tak jak wszędzie zresztą. Nie dziwi mnie to fakt, bo robi się tak jak wszędzie, że później się wejdzie, zabierze i nie pyta się nikogo o zgodę. A co będzie, jeżeli ktoś powie, a ja nie oddam i pójdzie do sądu? Bo pan wójt powie wtedy, no ja chciałem ścieżkę zbudować, ale ktoś się nie zgodził. Przedłuży się procedura. Z ludźmi trzeba rozmawiać, ludzi trzeba informować o tym, co się będzie robiło i kiedy, ale mówić prawdę, a nie mówić jedno, a de facto jest coś innego. Bo mówił pan nam niedawno, że w 2017 ścieżka ma być pobudowana, a de facto od samego początku miało być to druga połowa roku 2018. Ja rozumiem, że się wybory zbliżają, robi pan wszystko, żeby robić to pod kampanię wyborczą, ale ludzie to widzą. I właściciele tych działek wcale się nie zdziwią, jak się ktoś zbuntuje i tej ścieżki nie będzie. I tylko dzięki temu, jak się postępuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze Piotrowi. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, nigdy nie wprowadzam ludzi w błąd. Nigdy. Mówię przejrzyście i mówię o problemach. Tak samo o tej ścieżce. Słuchajcie, inwestycje prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mam podpisaną umowę z marszałkiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich tą ścieżkę pobuduje. Jeżeli wynikają trudności projektowe, a są trudności projektowe, to automatycznie inwestycja czy powstanie inwestycji się przedłuża. Tak już jest. Zwróćcie uwagę, jak długo żeśmy chociażby Koszelewy, drogę asfaltową, jak długo trwało, że zanim ona powstała. Ile różnych meandrów prawnych musieliśmy przejść. Więc proszę państwa, niczego nie ukrywam, w niczym nie okłamuję. Co jest możliwe, robimy. Pewnych rzeczy związanych z projektami nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, tu konkretnie Zarząd Dróg. Postaram się na tą sesję pod koniec września zaprosić pana dyrektora Królikowskiego, żeby państwu to wszystko wytłumaczył. Wiem, że jeżeli w tej chwili Zarząd Dróg nie ogłosił przetargu, to nawet nie ruszy ta inwestycja w tym roku, bo ze względów czasowych wiem, jak trwają, jakie są ramy czasowe do poszczególnych postępowań. Na dzisiaj nie mają kompletnej dokumentacji. Inwestycje prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie, z naszej strony jest pełna otwartość, informowanie na każdym kroku, co, jak, gdzie się dzieje. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Kolega Darek.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Piotrze, o ile od dobrze pamiętam, to wszyscy dostaliśmy takie harmonogramy wykonywania tych inwestycji na drodze 538 i tam w harmonogramie jest napisane, gdzie są jakie inwestycje wykonywane i o ile dobrze pamiętam, to w każdym roku miały być wykonywane na terenie każdej gminy dwie inwestycje. W roku 2017 z tego harmonogramu wynikało, że będą dwie inwestycje na terenie naszej gminy, czyli ścieżka rowerowa Dębień-Rybno i rondo w Tuczkach. Innej wiedzy na ten temat nie mieliśmy. Widocznie to się w krótkim jakimś czasie teraźniejszym zmieniło, bo do tej pory taka wiedza była, innej informacji na to nie mieliśmy. Skoro pan był w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i taką informację posiada, to widocznie to się w niedługim czasie zmieniło, nie tak dawnym czasie. I tyle, dlatego też mówienie, że wójt od początku wiedział, że to będzie w 2018 roku jest, że tak powiem, mija się pan z prawdą. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, ci ktoś jeszcze? Szanowni Państwo, ja mam jeszcze dwie sprawy. Mianowicie chciałem zgłosić do urzędu, żeby w trybie jak najszybszym poprawić, przynajmniej zalepić dziury na drogach, na drodze Hartowiec-Zwiniarz. Niedawno, w tym tygodniu nawet był dość groźny wypadek, gdzie samochód przez dziurę wydachował przy mojej posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. I później następna jest na wysokości pana Jana Trzcińskiego i tam jest chyba co najmniej trzy takie są i uważam, że gmina mogłaby naprawdę wiele jeszcze na tym stracić, a po co ktoś ma sobie zrobić krzywdę. Także dobrze, że tylko ucierpiał samochód, a nie ludzie. Druga sprawa to pytanie do pana wójta. Droga powiatowa Nowomiejska Truszczyny-Zwiniarz. Przegłosowaliśmy, przekazaliśmy 100 tysięcy. Nie tak dawno jechałem i tam się jeszcze nic nie dzieje. Tam jest określony termin. Tam tylko drzewa są na dole, jak były obciosane, tak były. A przecież to jest wrzesień. Za chwileczkę będzie październik, bo ten czas jest nieubłagalny i tak szybko płynie. I jeżeli jesteśmy współudziałowcami, to myślę, że jakiś wpływ na termin powinniśmy mieć i nad tym czuwać, bo no, jakby nie było 100 tysięcy, nie jest mało, a są to nasze pieniądze. I trzecią sprawę. Chciałbym podziękować panu wójtowi, że uruchomił urząd gminy w celu ogłoszenia mojej imprezy, która będzie w niedzielę. Podziękować również sołtysom, bo myślę, że już dotarły te ogłoszenia do sołtysów i zaprosić wszystkich na 13 w niedzielę w moje skromne progi. Jeżeli, drodzy Państwo, widzicie jakieś uchybienia w infrastrukturze gminnej, to proszę natychmiast o informację. Panie Przewodniczący, proszę natychmiast dzwonić. Sołtys Hartowca nie zgłaszał mi żadnych spraw związanych z dziurami. Zaraz tu wyślemy ludzi i od razu będziemy naprawiać. Wszędzie, gdzie mamy informacje, natychmiast reagujemy. Proszę na bieżąco takie rzeczy nam zgłaszać. Jeżeli chodzi o drogę do Zwiniarza, więc tych 100 tysięcy jeszcze żeśmy nie przekazali, tak w ogóle, ona jest jeszcze, są na naszym koncie. Został wybrany wykonawca, bo taką informację mamy i ten wykonawca ma czas do końca, do połowy października na wykonanie tej drogi. Podmiotem wykonującym inwestycje jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Mieście. My mamy umowę ze starostą, więc jest w tej chwili mamy który września mamy? 6 września. Do 15 października firma ma czas. Mogę zadzwonić do dyrektora powiatowego zarządu, jak to wygląda. Taki odcinek sprawna firma budowlana w ciągu 2 tygodni jest w stanie zrobić. Nie wiem, wiem, że w tym umowie firma ma, nas powiadomiono, że firma ma czas do 15 października, żeby zrobić tą drogę. Tyle. Panie wójcie, przepraszam jeszcze, jak już, a przy tej drodze, jeśli chodzi o te drzewa, jest tak. Jakaś tam reakcja? Widział pan te wszystkie drzewa, które są popisane, to te będą usunięte. To te wszystkie mają być usunięte.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w wolnych wnioskach? Nie widzę. Zamykam 42. sesję Rady Gminy. Dziękuję wszystkim za przybycie.